Witam serdecznie w mojej kuchni w Turynie. Dzisiaj zapraszam na przepis na pesto genovese z makaronem. Jak wskazuje nazwa, ten zielony sos jest specjalnością regionu Liguria, który leży w północno-zachodniej części Włoch, a którego stolicą jest Genua, po włosku Genova. Innym słynnym miastem tego pięknego rejonu jest Sanremo. Pesto genovese robimy z listków bazylii, serów pecorino i parmigiano, czosnku i dobrej oliwy z oliwek. Dorodne, świeże i zdrowe listki, nie za duże, bazylii najpierw myjemy, a potem osuszamy. Drugim składnikiem pesto są orzeszki piniowe, pinoli, to jadalne nasiona sosny. Do oryginalnego przepisu używamy soli gruboziarnistej. Czosnek przekrajamy na pół i wyciągamy z niego tę zieloną część. Do zrobienia pesto używa się moździerza, ja wykorzystam malakser. Listków bazylii nie należy kroić nożem, ponieważ to powoduje ich utlenianie i wówczas ciemnieją. Dlatego zanim użyjemy miksera z nożami, które potną nam nasze listki, wkładamy noże albo ten pojemnik do lodówki na kilka godzin. Następnie wkładamy do niego osuszone liście bazylii i miksujemy, ale tak z przerwami, żeby za bardzo nie rozgrzał się nóż i nie rozgrzały się listki bazylii. Wsypujemy sól, orzeszki i ser. Ser parmigiano i ser pecorino. Następnie wlewamy część oliwy Evo, czyli olio extra virgine di oliva. Ważne jest, aby olej był dobry i wszystkie składniki wysokiej jakości. Włączamy mikser z przerwami. Wlewamy następną porcję oliwy extra virgine di oliva z pierwszego tłoczenia. Sprawdzamy, czy pesto jest już odpowiedniej gęstości. Możemy ewentualnie dolać jeszcze oliwy. To zależy oczywiście od naszego gustu. Pesto jest już gotowe. Zapewniam Was, że jest o wiele smaczniejsze niż te, które można kupić w sklepie. Teraz przygotujemy makaron. W Ligurii najczęściej pesto podaje się do makaronu trofie. Robi się go z pszenicy durum i wody. Ja dzisiaj kupiłam go w sklepie. Ale zamiast tego makaronu możecie użyć spaghetti, linguine, tagliatelle albo gnocchi, czyli kopytka włoskie. Na moim kanale znajdziecie filmiki z przepisami na gnocchi i na tagliatelle. Pesto genovese nakładamy bezpośrednio na ugotowany makaron. Nigdy nie podgrzewamy go na patelni. Pesto genovese z makaronem. Polecam Wam to pyszne danie z kuchni włoskiej. Jeżeli spodobał się Wam ten przepis, zachęcam Was do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania komentarzy. Zapraszam na następne przepisy. Buon appetito! Alla prossima! Ciao!